Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć gniazdo trójfazowe, czterostykowe, stałe, czyli takie, które montujemy na przykład do ściany za pomocą kołków. Tu są cztery specjalne otwory, przez które podstawę tego gniazda możemy porządnie zamocować do ściany. I tego typu gniazda występują w różnych zakładach, na przykład tam, gdzie występują silniki trójfazowe. Gniazda czterostykowe nie są już najbardziej popularne, ale występują. Stąd pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć takie gniazdo do przewodu elektrycznego instalacyjnego typu drut. Gniazda powinniśmy zawsze instalować do przewodów stałych instalacyjnych typu drut. Najpierw zobaczmy, co tutaj w takim gnieździe jest. Po pierwsze, pokrywa. Cztery tulejki w środku, do których wsuwane są wtyczki. Przykładowa wtyczka. Tutaj jest taki klucz specjalny, dzięki czemu nie można byle jak sobie włożyć wtyczki. Wtyczkę do takiego gniazda wsuwamy poprzez wciśnięcie. Tylko z jednej strony, czyli idiotoodporne rozwiązanie. I trzeba zwrócić szczególną uwagę, że podczas wysuwania tutaj dosyć dużo siły zwykle używamy, więc te gniazdo musi być porządnie zainstalowane do ściany na porządnych kołkach. Jak zrobimy tutaj bardzo słabe mocowanie do ściany, to wcześniej czy później po prostu to gniazdo wyrwiemy. Ok, więc co tu jeszcze jest ważnego? Otwór z tyłu, tędy będzie przewód oczywiście montowany. Musimy odkręcić te dwie śruby, aby dostać się do wnętrza. Tu jeszcze jest informacja na temat gniazda, to jest 16-amperowe gniazdo, trzy fazy i przewód ochronny montowany. Pierwsza śruba. Druga śruba. Podłączenie przewodu do takiego gniazda jest banalnie proste. Tu nie powinniśmy mieć żadnego problemu. W środku znajduje się dławica, bardzo istotny element, oraz gniazdo. To jest podstawa naszego gniazda, którą montujemy do ściany przez te cztery otwory. Od dolnej części mamy tutaj taką miarkę 58 mm pomiędzy otworami i druga miarka 46 mm pomiędzy tymi otworami. Zatem można za pomocą miarki linijki na ścianie odznaczyć miejsca do wywiercenia otworów. Odkładamy podstawę. Tutaj w górnej części nic szczególnego nie ma. Tutaj jest nasze gniazdo, do którego będziemy montować cztery przewody. Przewód ochronny, przewód fazowy, pierwszy, drugi, trzeci. Jeżeli używamy silników, to wtedy jest istotne, aby przewody fazowe były odpowiednio podłączone. Jeżeli nie wiemy, który przewód gdzie powinien być, można zastosować urządzenie pomiarowe, czyli uzgadniacz faz. Ewentualnie podłączyć silnik na krótko i zobaczyć, czy wiruje w prawą stronę. Ewentualnie zamienić dowolne dwa przewody fazowe między sobą i silnik będzie się kręcił w drugą stronę. Ale lepiej użyć uzgadniacza faz. W Polsce przyjęło się, że L1, czyli pierwszy przewód, ma kolor brązowy, drugi to jest czarny i trzeci to jest szary kolor izolacji. Ale nie jest to wymagane, jednak zalecane. Ważne jest, aby te same kolory przewodów były w gniazdach, we wtyczkach, tak żeby wszystko się nam zgadzało, jeżeli chodzi o połączenia. Troszeczkę poluzuję
te śruby, żeby przewody, które będziemy montować, bez problemu się tutaj zmieściły. Teraz bardzo ważny element. To jest dławica. Z tej strony, gdzie mamy uszczelkę, ona będzie montowana tutaj do obudowy. Czyli wystarczy delikatnie wkręcić na początku. Dlaczego mówię delikatnie? Wystarczy dosłownie dwa obroty. O, krzywo się wkręciło, poprawiamy. O, luźno. Czyli nie dokręcamy teraz do końca. Dokręcimy do końca. Na końcu, gdy całą obudowę zmontujemy i będziemy dokręcać i uszczelniać. Czyli teraz wystarczy, że tylko trochę dokręcimy. Tu jest najważniejszy element. Dławica. Pod tą nakrętką jest tutaj guma i elementy, które będą ją zaciskać na przewodzie. Czyli na tej powłoce zewnętrznej przewodu. Dzięki czemu przewód będzie stabilnie trzymał się w miejscu, nie będzie się przesuwał. A przy okazji będzie tutaj też połączenie szczelne. Zobaczcie. Tutaj w środku jest taka stożkowa część, która będzie naciskać podczas gdy będziemy dokręcać nakrętkę i tak będzie się to wszystko zginać. Spójrzcie. Zobaczcie, jak się to wszystko zaczyna schodzić, tak więc cały przewód będzie bardzo dobrze chwycony. Różne naprężenia będzie też tutaj przejmować ta dławica. Ok, teraz ważne, jeżeli już zamontujemy ten element do ściany, porządnie, to jest bardzo ważne, porządne, długie, mocne kołki, o wówczas możemy przeciągnąć nasze przewody z odizolowanymi końcówkami. I co ważne, ta powłoka, którą tutaj zdejmujemy, powłoka zewnętrzna przewodu, musi być przynajmniej w tej części, czyli tutaj, gdzie jest dławica. Ponieważ dławica będzie trzymać tą powłokę. Jeżeli zdejmiemy zbyt dużo powłoki, to dławica nie będzie trzymać nam przewodu. Więc w tym wypadku więcej tej powłoki zdejmować nie trzeba. Tak jest dobrze. Wyciągamy przewód. I teraz będziemy mocować zakończenia, tutaj odizolowane końcówki czterech przewodów do naszego gniazda. Możemy robić to pojedynczo, a jeżeli mamy równo przycięte przewody, o, w ten sposób, to możemy mniej więcej sobie ustawić kolejność i wszystkie cztery wsunąć w ten sposób. Na dole ochronny, L1 brązowy, czarny u góry i szary po lewej stronie. Wszystko powinno się teraz dobrze tutaj złożyć nam. Zobaczcie. Oczywiście zaraz dokręcimy zaciski śrubowe. Ale jak widać, wszystko pasuje. Brązowy, czarny, szary. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć w innej kolejności, jeżeli będzie taka potrzeba. Teraz możemy dokręcić. Rozpocznijmy od przewodu ochronnego, wciśnięty do końca. Izolacji zdjąłem około 1 cm. Ważne jest, aby porządnie dokręcić. Teraz L1, przewód fazowy numer 1. L2, sprawdzamy, czy wszystko porządnie dociśnięte. I L3. Wszystko porządnie skręcone. Jeszcze raz zweryfikujemy. Tu już jest ok. Jest ok. Tak to się prezentuje, jak widzicie. Więc w tym momencie możemy, gdy
Dolna część obudowy jest zamocowana oczywiście do ściany. Możemy gniazdo wsunąć. Tutaj są te zęby, które dokładnie wchodzą w te wgłębienia. O, w ten sposób. Tu możemy lekko nacisnąć, żeby wyrównać. I gdy wszystko mamy już zamontowane, zakładamy górną część. Tutaj jest luz. I teraz tak, dociskamy obudowę. Spójrzcie, o co chodzi. Musimy leciutko przekręcić gniazdem, żeby wskoczyło na swoje miejsce. O, teraz jest wszystko bardzo dobrze zmontowane. Wszystko ze sobą współgra. Teraz dokręcamy śruby, czyli zewnętrzną część obudowy. Pamiętajcie, aby wszelkie montaże tego typu zawsze realizować na odłączonym napięciu. No i wszystkie tego typu prace powinien wykonywać elektryk z uprawnieniami. Ok, wszystko zmontowane, więc teraz zabieramy się tu za dławicę. Dokręcamy. Uszczelka w tym momencie tutaj się dociśnie. Tutaj już jest szczelne połączenie. I na samym końcu skupiamy się na tej części dławicy, która trzyma, będzie trzymać zaraz porządnie nasz przewód. Na razie, jak widzicie, jest luźny. I teraz dokręcamy. I już zobaczcie, coraz bardziej sztywny. I już mamy do końca. Wszystko mamy do końca skręcone. Porządnie wszystko się trzyma. Tak jak widzicie, jest naprawdę ok. Tego typu gniazda należy pamiętać, że one są do montażu na ścianie lub innej stałej powierzchni. To gniazdo, które tu mamy okazję obserwować, jest to gniazdo o stopniu ochrony IP44, więc bryzgoszczelne. Podłączmy jeszcze raz wtyczkę, żebyście zobaczyli, jak to działa. Czyli wtyczka też czterostykowa. Ważne, aby wtyczka i gniazdo było na ten sam prąd, czyli jeżeli gniazdo i wtyczka są na 16 amperów, to będą do siebie pasować. Jeżeli wtyczka byłaby na 32 ampery, a gniazdo na 16, no to nie pasowałoby, ponieważ wtyczka byłaby za duża. Ok, tak ma się to wszystko prezentować. I należy pamiętać, bardzo dokładnie trzeba zamontować podstawę tego gniazda do ściany, ponieważ te wyciąganie i wsadzanie wtyczki, jeżeli będzie występować często, to będzie mocno tutaj rwana cała obudowa. Chyba że będziemy raz podpinać na ruski rok, to nie zauważymy. Dobrze też trzymać zawsze w ten sposób obudowę, trzymając tu pokrywę i wtedy wysuwać lub wsuwać wtyczkę. I to by było na tyle. Ten element, jak widzicie, ta nakrętka mi została i po prostu nigdzie tutaj nie miałem gdzie zamontować. Wszystko mamy zmontowane. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Widzimy się niebawem w kolejnym poradniku. Zostawcie łapę w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć!